A w tej chwili pan poseł Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji. Super, dziękuję serdecznie. Panie marszałku, wysoka izbo, przede wszystkim chciałem zauważyć, że to jest oksymoron. Albo jest uniwersytet, albo jest uczelnia medyczna. Albo jest uczelnia uniwersalna, albo medyczna. Nie można się nazywać w ten sposób. Po drugie chciałem zwrócić uwagę, państwo zdają sobie sprawę, że najlepsze uczelnie na świecie to są uczelnie prywatne. Czy państwo zdają sobie sprawę, że ile ucieka z nas studentów medycyny, znaczy wszyscy uciekają praktycznie, dlatego że studia są bezpłatne. Gdyby musieli płacić, to by się dwa razy zastanowili. I wtedy można by założyć uniwersytet płatny i by się nie zawracali głowy Sejmowi czy założyć uczelnię, czy nie, bo to uczelnie powinny być prywatne. Powtarzam jeszcze raz, najlepsze uczelnie na świecie są prywatne, a nie państwowe. Teraz rozumiem, jak to jest państwowe, teraz rozumiem, dlaczego taki niski jest poziom uczelni polskich, że są na 500. miejscu w tym, bo są państwowe. Dziękuję za uwagę. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Grzegorz.